Szerokim echem odbiła się w amerykańskich mediach wiadomość dotycząca dziecka Cher, a mowa o Chasty, która już w 1995 roku wyznała swoje skłonności do płci pięknej. Tym razem wszystkich zaskoczyła, mówiąc o swoim zamiarze zmiany płci. Jak donoszą przyjaciele rodziny, sama Cher bardzo zaangażowała się w całą sprawę i zamierza wspierać Chasty na drodze do ostatecznej transformacji. Tymczasem w kraju Reni Jusis w jednym z wywiadów, którego udzielała przy okazji promocji nowej płyty, podziękowała gejom za wsparcie w chwilach trudnych dla jej kariery. Przyznała także, że środowisko LGBT jest bardzo dobrze wyedukowane muzycznie i równie wymagające. Za te wszystkie komplementy dziękujemy i życzymy dalszych podbojów muzycznego rynku. Poruszenie wśród fanów Justyny Steczkowskiej wywołał news, w którym zapytaliśmy, czy Justyna mogłaby być naszą rodzimą gejowską ikoną. Na forum artystki zawrzało, a redakcję Przeplot zalała fala maili od oburzonych gejów i lesbijek, którzy przypominali o wspieraniu przez Justynę PiSu i powiązań z konserwatywnym dziennikarzem Janem Pospieszalskim. Można zatem uznać, że czytelnicy Przeplot jasno dali do zrozumienia, że idoli powinniśmy szukać gdzie indziej. Pożywki mediom, a przede wszystkim brukowcom dostarczył też Ricky Martin. Ten latynoski przystojniak i idol wielu nastolatków wyznał na łamach jednego z zagranicznych brukowców, że jego serce mogłoby należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Czy znajdzie się jakiś seksowny chłopak, który zawróci Rickiemu w głowie? Czas pokaże. A jeśli tak, z pewnością dowiecie się o tym pierwsi z serwisu Przeploty.pl. Tam czeka na Was znacznie więcej pikantnych newsów ze świata tęczowego show biznesu. To wszystko, co mam dla Was. Teraz pora na wakacyjne propozycje Szymona. Mam dziś dla Was relacje z imprez z Warszawy, Krakowa, Poznania i Łodzi, a także jak zawsze zapowiedzi najciekawszych imprez w lipcu. W miniony weekend gorąco było w Łodzi. Klub na Ragansett pękał w szwach, a tłum na parkiecie ociekał potem, bawiąc się w kłębach piany. W Kokonie wystąpiło trio Fever. Travesty show przesympatycznych Czeszek przyciągnęło do największego krakowskiego klubu kilkaset osób. Gejowski Poznań świętował czwarte urodziny klubu Voliera. Dwudniowa impreza mocno promowana w sieci przyciągnęła nie tylko stałych bywalców. O ile piątkowy wieczór utrzymany był w mocno erotycznym klimacie, w sobotę panował wszechobecny styl shiny and glamour. Już w czwartek rusza tegoroczna edycja festiwalu Open Air. Oprócz Mobiego, Placebo czy The Prodigy, na terenie lotniska Babie Doły pojawi się także Trójmiejski Oddział Kampanii Przeciw Homofobii. Na stoisku KPH w strefie NGO będzie można otrzymać materiały informacyjne oraz nabyć gadżety z motywami tęczowymi i spotkać na pewno wielu naszych. Na wakacje jak grzyby po deszczu wyrastają nowe branżowe kluby. Niebawem swoje podwoje otworzy kolejny taki przybytek – Klub 11. Tak więc już nie tylko Sopot, ale także Gdańsk i Gdynia mają swoje kluby LGBT. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam udanych wakacji i fajnych imprez.